W każdą środę prezentujemy Państwu osiągnięcia młodych zawodniczek grających pod egidą Muszyna Proxima Kraków. Dlaczego Muszyna Proxima? Skąd taki pomysł? Jest to projekt, w którym udział biorą dwa podmioty. Nasza nowa drużyna, dopiero co wspinająca się do góry Proxima, oraz MKS Muszyna SA, wielokrotny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, zdobywca Pucharu CEP oraz wielu, wielu innych sukcesów. Skąd pomysł na takie połączenie tych dwóch klubów? No, proporcje są doskonale zachowane, bo rzeczywiście w stosunku do Proximy klub, spółka akcyjna Muszyna SA, no to jest pod względem sportowym potężnym klubem, ale jeżeli popatrzymy na potencjał miast, no to się wszystko wyrównuje. A tu chodzi, żeby tą kwestię młodzieży budować na dużym potencjale ludzkim. Sport ma to do siebie, że potrzebna jest taka piramida, zdrowa piramida. I myślę, że te nasze wspólne działania zmierzają do tego, żeby dziewczynki z Małopolski miały swoje miejsce i mogły uprawiać sport. Tak wielki i zasłużony klub jak MKS Muszyna widzi potencjał w naszym mieście, widzi potencjał w naszym klubie. Widzi potencjał w naszym pomyśle na to, w jaki sposób gospodarować, w jaki sposób prowadzić młode dziewczyny na początku ich siatkarskiej kariery. Potrzebna taka systematyczna praca, typowo organiczna praca i myślę, że to się tego doczekamy, że to będzie na takim ekstra poziomie. Sekcje Muszyny Proximy Kraków walczą na wielu płaszczyznach. Kadetki, juniorki, trzecia liga, młoda liga. Warto podkreślić to, że we wszystkich tych rozgrywkach szanse gry otrzymują zawodniczki wieku 17-18 lat. O ile nie dziwi to, jeśli mówimy o kategoriach kadetek, juniorek, o tyle gra tak młodych dziewczyn w rozgrywkach trzeciej ligi bądź młodej ligi może dziwić. Nasza idea stawia na rozwój, stawia na młodą drużynę, mimo tego, że czasami w rozgrywkach młodej ligi dziewczyny są dominowane, przegrywają spotkania. Jednak doświadczenie zbierane w tych rozgrywkach procentuje właśnie w rozgrywkach z rówieśniczkami, gdzie nasze proximki są w tak zwanym czubie. Jak doskonale wiemy, siatkówka, sport na takim poziomie nie odbędzie się bez wsparcia sponsorów. Głównym sponsorem tego projektu jest firma Proxima Service, która walkę na rynku nieruchomości stara się przełożyć na walkę na rynku sportowym. Doświadczenie, które firma Proxima zebrała przez wiele lat funkcjonowania na rynku nieruchomości, teraz wykorzystuje w funkcjonowaniu sportowym. Jak mówi prezes firmy Proxima Service, pan Łukasz Kadela, klub sportowy to firma, którą trzeba jak najlepiej prowadzić. Jak doskonale widać i słychać, podstawy do tworzenia czegoś wielkiego są. Jakie perspektywy widzi trener Serwiński? W projekcie biorą udział kluby, które mogą na siebie liczyć i korzystać ze swoich doświadczeń. Tak, aby każdy zespół mógł z tej współpracy wyciągnąć coś więcej.
Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału. Zapraszamy już na najbliższy tydzień, najbliższą środę. Zaprezentujemy kolejną część Muszyny Proximy Kraków. Tym razem naszym gościem będzie prezes Proximy Serwis, prezes Proximy Kraków, pan Łukasz Kadela, który będzie mówił o tym projekcie ze swojej perspektywy. Dziękujemy i do usłyszenia.